Witam z retropiwnicy. Dziś troszkę jestem zachrypnięty, bo jakieś choróbsko już mnie tutaj dopadło. No ale nie mogę sobie odmówić rozpoczęcia nowej serii odcinków. Nie wiem ilu, bo to będzie od wielu czynników zależało. Przede wszystkim od tego, czy uda nam się osiągnąć pewien cel. Ale do tego wrócimy za moment. Jak widzicie, poskładałem pewne części, które już od dłuższego czasu u mnie tutaj się znajdowały. Części zostały troszkę poczyszczone, przygotowane, także dzisiaj takie pierwsze odpalenie. Na razie wszystko jest na nastawach domyślnych. Spójrzcie jeszcze tutaj na te peryferia, co jest podłączone. Otóż mamy tutaj taki mały dysk laptopowy, 2,5-calowy, dysk SATA, 250 GB. Akurat z takiego chciałem skorzystać, taki mi się gdzieś tutaj przewracał. Co więcej, miał już wgrany Windows XP, zatem tak na szybko go tutaj podłączyłem, przekonfigurowałem. Także nie muszę nawet siedzieć, instalować od zera tego Windowsa. Wszystkie sterowniki mam już powgrywane, za moment to zobaczycie, jak odpalimy system. Także mamy tutaj płytę Asroka Z77. Na pokładzie procesor i5. Mamy aktualnie 4 GB pamięci DDR3. No oczywiście zasilacz z odpowiednim zapasem mocy, odpowiednio duże chłodzenie. No bo ta seria odcinków to koparka do 3D Marka. Zatem będziemy tutaj atakować 3D Marka 2001 na domyślnych nastawach. A przede wszystkim chodzi tutaj o zbliżenie się, przebicie, dobicie, nie wiem jak to ująć, czy w ogóle uda się cokolwiek z tego zrealizować. Oczywiście chodzi o 100 tysięcy punktów, o uzyskanie 100 tysięcy punktów lub więcej, lub chociaż zbliżenie się gdzieś w okolice tego wyniku, bo nie wiem, czy tak naprawdę uda się na tym sprzęcie to osiągnąć. Póki co na dzisiaj tylko takie szybkie złożenie, odpalenie. No i oczywiście coś tam sobie zapuścimy, być może nawet dwa przebiegi, ponieważ no chciałbym pierwsze takie sprawdzenie zrobić na tej zintegrowanej grafice, no bo wiadomo, tutaj mamy grafikę zintegrowaną Intel HD 4000, zatem zobaczymy sobie, ile w ogóle ta grafika, bo raczej powinna tutaj to działać, być kompatybilne z 3D Markiem 2001, także sprawdzimy sobie, ile ta intelowska grafika wyciągnie. Z tego, co już tutaj pogrzebałem chwilę w tym BIOSie, zobaczyłem, jakie są opcje. No to zauważyłem, że pamięć zdaje się chodzi na troszkę niższym taktowaniu. Ogólnie widzimy tutaj, że... A, myszkę mam podłączoną, dobra. Widzimy, że procesor działa z taktowaniem 3400 MHz. Jest to ogólnie wersja i5-3570K, także... Literka K nam sugeruje, że może tu być odblokowany mnożnik na tym procesorze, zatem jakieś tam ułatwienie w przypadku ewentualnych prób podkręcania, a prawdopodobnie będą musiały takie nastąpić, żeby próbować gdzieś tam ten wynik wyśrubować. Aktualne domyślne nastawy to oczywiście 3,4 GHz. No ten RAM 4 GB z racji tego, że akurat takie kostki miałem, no i z racji tego są 4 GB, no bo już nie chciałem kombinować, szukać mniejszych kości, a potrzebny jest nam tryb dual, tak, żeby mieć jak najlepszą tą wydajność pamięci. No i tutaj jak widzimy, niestety ta pamięć zdaje się, że pracuje przy taktowaniu 1333, a są to kostki, które powinny pracować przynajmniej przy 1600, stąd też chciałbym dzisiaj te dwa przebiegi puścić, tak. Jeden pierwszy przebieg zróbmy na tym taktowaniu 1333 MHz. Zobaczymy, ile wyciągniemy tych punktów, a później spróbujemy przełączyć RAM na już tą taką wartość, jak powinno być, czyli 1600 MHz, i zobaczymy, jak to wpłynie na uzyskiwany wynik. Także tutaj mamy jakieś opcje dodatkowe, na pewno jakieś OC dałoby radę tu zrobić. Mamy opcję dla zmiany mnożnika dla procesora. Tutaj widzimy, że nawet jakiś Intel Speed Step jest włączony, który prawdopodobnie będzie nam machał w lewo i w prawo zegarem procesora, oszczędzając no, jakąś tam, w jakiś ten sposób energię, gdy ten procesor jest mniej używany.
Na razie niech to zostaje. Tak jak mówię, no, chcę, żeby te pierwsze puszczenia 3D Marków, te pierwsze sprawdzenia, one były na tych domyślnych nastawach, a później będziemy sobie kombinować. Także wy sobie tutaj też zerkajcie, jakie opcje są w tym BIOSie, na tej płycie, żeby ewentualnie później mi w komentarzach podpowiadać, co warto wyłączyć, co warto zmienić, co warto przestawić. Bo to w większości na was będzie polegać, będę tutaj polegał, tak, jeżeli chodzi o zmiany tych nastawów. Także spróbujemy sobie wspólnie ustalić jakieś tutaj parametry w tym UEFI setupie, które warto zmienić, które powinny przynieść jakieś pozytywne skutki, jeżeli chodzi o ten uzyskiwany wynik. Na pewno nie od razu na głęboką wodę, tak stopniowo sobie tutaj będziemy to serwować. Także widzimy, że na pewno mnożnikiem powinno dać się zmienić. Mnożnik powinno dać się zmieniać. Podejrzewam też, że tutaj spokojnie będziemy mogli wyłączyć rdzenie. No bo to jest akurat taka moja podpowiedź. Nie wiem, czy ona jest trafne czy nie, żeby spróbować jednak ograniczyć ilość rdzeni w pewnym momencie. Zobaczymy, jak to by wpłynęło. Myślę, że warto coś takiego przetestować. Mamy tutaj pamięć, zdaje się, ma te ustawienia XMP, jakiś profil 1 DDR3 1600, ale widzimy, że teraz taktowanie aktualne to jest 1333. Troszkę tu później może przestawimy sobie. Także tak to wygląda w tym miejscu. Tutaj mamy konfigurację. O, tu może lepiej będzie widać. Na razie to, co jest. Na razie tam nie grzebiemy w tym OC. Czyli widzimy, że minimalna prędkość CPU teraz jest ogólnie od 1600 do 3400. Mamy aktywne wszystkie cztery rdzenie. HT ten procesor nie obsługuje. No tutaj reszta, jak widzimy, co jest aktywne, co nie jest aktywne, co jest obsługiwane. Tutaj ta opcja mnie szczególnie interesuje. Active Processor Cores, czyli tutaj możemy sobie właśnie zmieniać, czy mają być wszystkie rdzenie, czy mniejsza liczba. Także tu warto w którymś momencie będzie to przestawić i przetestować, jak to wpłynie. Tu jakieś dodatkowe chyba do oszczędzania energii. Także no, na pewno niektóre opcje z tych tutaj dostępnych warto będzie wyłączyć, włączyć, wyłączyć, przestawić na jakąś inną wartość i na pewno wy w tym mi tutaj podpowiecie, którą z takich opcji warto przestawić. Dobrze, tak jak mówiłem, ja tutaj na razie nic nie zmieniam. Bateryjkę już zamontowałem na płycie, żeby te ustawienia się trzymały. Są takie domyślne tylko wpisane. Czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego? No myślę, że najwięcej chyba będziemy w tym CPU configuration tutaj coś grzebać, bo tak to więcej. No temperaturki pokazuje w granicach 30, 31, 2 może stopni. Być może też da się pewnie sterować w jakiś sposób tym wiatraczkiem procesora, albo i nie, sam nie wiem, bo on jest tam rozdzielony na dwa. Nie wiem, czy wtedy jest jakakolwiek kontrola nad obrotami. Dobra. Myślę, że nie grzebiemy, odpalmy tego Windowsa, zobaczymy, jak to widać w Windowsie, jak co nam podpowiedzą programiki. Także na wszelki wypadek klikamy sobie, żeby to nam się zapisało. No i ciśniemy do Windowsa XP. Także na pewno tutaj nie będzie pełnej wydajności, jeżeli chodzi o dysk twardy, no bo nie dość, że to nie jest w ogóle SSD. No to jeszcze to jest taki typowy dysk podpinany kabelkiem SATA. No ale tu akurat chyba nie potrzeba nam aż jakiejś mega wydajności dysku, bo tak naprawdę interesuje nas tylko i wyłącznie wynik w 3D Marku 2001 przy domyślnych nastawach. Także chodzi o to, żeby w ogóle Windows załadował, no i żeby dało się odpalić tego 3D Marka i spokojnie doprowadzić, żeby tam przeszedł do końca. Tutaj widzimy już jakieś rzeczy mam poinstalowane, no bo tutaj nawet na tym dysku były już częściowo poinstalowane, tak jak wspominałem. Oczywiście Excel już się jakiś tam pojawił, zaraz wam pokażę, co tam
nabroiłem w środku. Tutaj mam w folderze jakieś sterowniki, które ze strony producenta ściągnąłem. Mam nawet już tutaj chyba jakiś driver do karty ATI przygotowany, no bo dzisiaj tylko Intel wchodzi w grę. Natomiast w kolejnych odcinkach wiadomo, trzeba będzie zobaczyć, jak na tle tego Intela wypadnie karta ATI, bo taką mam przygotowaną. Tam jest Radeon HD 5850. No i dobra, te sterowniki poinstalowałem. Z tego co widziałem, jakaś jedna rzecz została, już nie chce mi się na razie z tym walczyć. Niech to sobie tutaj siedzi. Trzeba byłoby jeszcze jakiś sterownik tu chyba dociągnąć. Karty graficzne Intel HD 4000. Wszystko tu jest. Sieć zainstalowana, sterowniki do USB zainstalowane, sterowniki do dźwięku zainstalowane, nawet do tych trybów AHCI, żeby to chciało tam działać. Chociaż ja mam wymuszony tryb IDE, ale to wszystko jest tutaj poinstalowane na wszelki wypadek. Widzimy, że procesor 4 wpisy, 3,4 GHz, wszystko tu wygląda w porządku. Tutaj jak jest rozpoznawany i5 3570K, wszystko się zgadza. Rozszerzenie adresu fizycznego. Oczywiście mamy te 4 GB, ale system Windows będzie nam tu widział 3.21 w tym momencie. No i odpalmy sobie GPU-Z i CPU-Z, no bo zobaczymy, co te programiki tu widzą. A też jest to dla mnie istotne, bo niektóre z tych parametrów, co one wyświetlają, potrzebne nam będą w Excelu. Chociaż chyba już nawet te, co trzeba, to wpisałem. No ale spójrzmy na razie na kartę graficzną. Intel HD Graphic 4000, technologia 22 nanometry. Widzimy, że DirectX 11. Mamy parametry pixel fill rate i texel fill rate. No, według mnie wyglądają one całkiem korzystnie względem chociażby kart AGP, chociażby nawet karty tej GeForce 7600 GT, którą używałem w niedawnych testach procesorów LGA 775. Także tutaj te parametry wydają się chyba nawet wyższe niż osiągał GeForce GT 7600 GT. Kręcę. Oczywiście GeForce 7600 GT, który osiągał. No oczywiście z racji tego, że jest to zintegrowane, mamy tutaj w systemie pamięć typu DDR3, no to ta teoretyczna ta wydajność pamięci no będzie nam wpływać na przepustowość pamięci na karcie graficznej. Zatem jesteśmy tu w stanie maksymalnie wycisnąć około 21,3 GB na sekundę. No tutaj mamy informacje o taktowaniach. Także tak wygląda zakładka tej karty graficznej. No teraz sam procesor i5-3570. Też widzimy, że 22 nanometry, no bo oczywiście to wszystko jest zintegrowane. Jeżeli chodzi o ilość instrukcji, no to jest tu dużo więcej niż na tych Core 2 Duo, czy Pentiumach D, czy Pentiumach 4, które tam niedawno testowałem. Tutaj już ta lista naprawdę się wydłużyła znacznie obsługiwanych rzeczy. Widzimy, że oczywiście ten zegar nam lata, tak jak mówiłem, że to prawdopodobnie ten Intel Speed Step sobie cały czas monitoruje obciążenie procesora, sprawdza, czy może gdzieś tam w jakimś momencie dziabnąć po tym taktowaniu, żeby oszczędzać energię i oczywiście procesor, żeby jak najmniej nam się tutaj nagrzewał. Widzimy, że mamy nawet już tutaj pamięć typu L3, cache L3 o wielkości 6 MB, natomiast L1 i L2, tutaj każdy z rdzeni ma swoją oddzielną jakby ilość tej pamięci. Czyli mamy 4x32 na dane, L1 na instrukcję 4x32 KB, L2 dla każdego rdzenia, czyli 4x256 KB, no a pamięć L3 już jest wspólna dla wszystkich rdzeni. Także tak to wygląda. Płyta oczywiście ASRock Z77 Extreme 6. No i BIOSu na razie nic tu nie grzebałem, nawet nie wiem, czy jest tutaj jakaś nowsza wersja do ściągnięcia. Może jest, nie sprawdzałem, póki co tu wszystko działa, więc nie potrzebuję chyba grzebać przy tym. No oczywiście pamięć chodzi w trybie dual, na początku się zastanawiałem przy składaniu w ogóle, jak powinienem te kości zamontować, te moduły. No ale jednak zamontowałem tak z miejscem, z wolnym miejscem, bo to było chyba A1, A2 i B1, B2, jakoś tak.
No to włożyłem w A1 i w B1, no i widzimy, że tryb dual oczywiście tutaj zadziałał. No i mamy informację potwierdzającą, że to taktowanie to jest właśnie 2 razy 666, czyli mamy 1333, podczas gdy tutaj to SPD nam podpowiada, że mamy profil XMP chociażby właśnie 1600 i może wypadałoby go tam wyklikać. Czyli możemy mieć taktowanie właśnie i te parametry, jakie są tutaj przewidziane. Widzimy tutaj, że jest nawet troszkę wyższe napięcie, czyli 1,6 V przewidziane dla tego ustawienia. No dobra, tak to wygląda. Teraz przejdźmy. W sumie niepotrzebnie zamknąłem. Jeszcze raz otworzę GPU-Z, no bo przejdziemy teraz sobie do tego pliku koparka do 3D Marka. No i patrzcie, co stworzyłem sobie tutaj tak na szybko. No oczywiście próba, czyli ilość tych przebiegów. Jeżeli będzie mało, 20, no to będziemy sobie rozszerzać. Nie wiem, ile razy będziemy puszczać tego 3D Marka. Każda próba to po prostu to jedno puszczenie. I będziemy sobie zawsze notować jakieś informacje, takie mniej więcej konfiguracyjne, co było w tym sprzęcie, jak mniej więcej te główne rzeczy były ustawione. I na końcu też będzie informacja o wyniku, jaki uzyskaliśmy. Czyli dzisiaj planuję 2 puszczenia. No to od razu sobie rozmnóżmy to. Nie będziemy podkręcać CPU, więc też będzie to sama wartość. Rdzeni na razie dzisiaj też nie będziemy wyłączać, więc też niech tak zostanie. O, tutaj nam przerobiło na 5, ale oczywiście 4. Czyli rdzenie łamane przez wątki. No i pamięć. No pamięć chciałbym, żeby wskoczyła na 1600 w drugim przebiegu. I sobie w drugiej próbie, jaką sobie uruchomimy. Karta oczywiście to będzie... O, znowu będzie mi przerabiać. Oczywiście ten Intel w dzisiejszych próbach. Tutaj właśnie sobie, tak jak mówiłem, że te parametry będziemy ewentualnie notować. Jakbyśmy zmienili kartę na Radeona HD 5850, no to tam na pewno te parametry będą inne. Tak samo jak podkręcimy kartę ewentualnie, bo może trzeba będzie, nie wiem, no to to też wpłynie na ilość tych gigapikseli na sekundę i gigatekseli na sekundę. Moim zdaniem to, co najbardziej wpływa w tym 3D Marku, jeżeli chodzi o samą kartę graficzną, na ilość punktów, to będzie parametr gigapiksel na sekundę. Tak mi się wydaje, po tych obserwacjach, co gdzieś tam sobie robiłem na różnych kartach, jakie testowałem, to wydaje mi się, że to właśnie ten parametr jest najbardziej istotny, jeżeli chodzi o wydajność karty graficznej. A przynajmniej w tych starszych benchmarkach, bo w nowszych to już tam to jest bardziej skomplikowane. Także tutaj dzisiaj na pewno też nie wpłyniemy na to, jak przyciągnę, to pewnie rozmnoży. Przemieni, dobra. Czyli to też nam dzisiaj nie zmieni się. Gigatexcele też nam chyba się nie zmienią, więc możemy sobie to przepisać. To jest 4692, 4692, to jest potwierdzenie właśnie, że stąd jest to wzięte. No i przepustowość, no też, no czy no przepustowość to akurat może nam się zmienić, zobaczymy. Jeżeli przełączymy pamięć na 1600, no to teoretycznie chyba mogłaby się zmienić ta przepustowość, więc tutaj na razie zostawmy pole puste. Zobaczymy, jak przestawimy, czy w ogóle on przyjmie takie ustawienia, zechce się to wszystko nam ładnie przestawić i będzie działać. Ok, zatem pora uzupełnić ten pierwszy rekord 3D Marka. Przy tych nastawach, jakie mamy aktualnie, no i zobaczmy, co ta maszynka potrafi na tych domyślnych nastawach, ile tych punktów uzyska i czy na przykład będzie to wyglądać lepiej, nie wiem, niż na platformie LGA 775, gdzie ostatnio testowałem. Nie wiem, jaką wydajność taką ma to ta intelowska karta, czy ona tam się lubiła z takimi 3D markami, czy się nie lubiła, jak to tutaj wypadnie. No zobaczymy sobie, ile tych punktów, ile tych tysięcy od samego początku będziemy mieć, czy od razu będzie dużo, czy będzie malutko i trzeba będzie walczyć od samego początku właśnie o każde kolejny, o każdy tysiąc, czy tam o każde parę tysięcy punktów. No, może być ciekawie, może być ciekawie. Zatem dzisiaj inauguracja tej nowej serii i od razu na dzień dobry strzelimy sobie dwie próby, wykonamy dwa testy. Dobra, także platforma przedstawiona, zamykamy to, no i zobaczmy, trzymamy kciuki, żeby było jak najwięcej, żeby od razu było ponad 20 czy ponad 30 tysięcy punktów, nie wiem w ogóle, ile tu się spodziewać.
Właśnie po tej intelowskiej zintegrowanej karcie. Okej, jedziemy. 3D Mark 2001, nastawy domyślne. Odpalamy. Ruszyło? Już nie wiem, co, czy ten dysk na SSD oczywiście byłoby szybciej, a tutaj to trzeba przyjąć poprawkę, że to musi się wczytać i jeszcze może tak cichutko chrobotnąć sobie czasem. No, ale to mi to nie będzie przeszkadzać. Dobra, klikam benchmark, nic nie zmieniam, tak jak domyślnie, tak musi być. Jedziemy. No to możemy uznać, że ta platforma testowa w mojej retropiwnicy została ochrzczona. Zatem mamy już pierwszą próbę za nami, czyli nasza droga do 100 tysięcy punktów właśnie się rozpoczęła. No i przy pierwszej próbie, przy tym pierwszym odpaleniu uzyskujemy 24 289 punktów. No powiedzmy, że jest to 1/4 tego, co nam potrzeba. Zatem potrzeba nam naprawdę dużo, z tego wychodzi. Zanotujmy oczywiście ten wynik. 24 289. 24 289. Taki mamy aktualnie stan licznika. Zapisujemy. No jest to mniej więcej tyle, co na platformie LGA 775, tam niektóre te procesory potrafiły wyciągnąć przy GeForce 7600 GT właśnie, więc no więc na pewno jest co poprawiać. Ten wynik nie jest zbyt duży. Także tutaj, mimo że mamy wysoki zegar, no bo w sumie te 3,4 GHz to nie jest jakoś tam za mało, jakoś specjalnie mało. Mimo że mamy aż 4 rdzenie, jest to dużo. No i ta karta ma całkiem przyzwoite parametry, jeżeli chodzi o gigapiksele i gigatexele, no i również ta przepustowość pamięci nie jest jakaś mała. No to uzyskaliśmy 24 289 punktów i naprawdę jest co poprawiać. A pierwszą poprawkę, jaką spróbujemy sprawdzić, to właśnie zmiana pamięci, prędkości pamięci RAM z 1333 na 1600 MHz. I skoro jest to karta, która korzysta właśnie z zasobów tej pamięci RAM na płycie, jest to karta układ zintegrowany, no to teoretycznie powinno to wpłynąć na przepustowość, a tym samym na wydajność tej karty. Zatem wynik powinien w jakiś tam sposób chyba podskoczyć. Zatem zobaczmy, czy faktycznie tak się stanie. Zamykamy to wszystko. Odpalamy jeszcze raz kompa. No, już tu mi pokazuje, że coś zainstalowałem. No i zobaczmy, czy uda nam się przestawić na 1600. Bez jakiegokolwiek podkręcania. Na razie podkręcanie sobie darujmy. Dobra, czyli tutaj śmigamy. To było w którym? Tu? Czy tu? Tu jest CPU, to będzie tu chyba jednak. Tutaj nic nie włączamy. Teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie to było. Tutaj widzę. Spróbujmy tak. Reference. Myślałem, że tu nam się ładnie wyświetli. Chyba, że tu. O, tu może tak da się wybrać, a tutaj niech będzie auto, tak?
Czyli ustawmy. Da się? On to przyjmie? Ciekawe. Mam nadzieję, że przyjmie. I czy tu trzeba jakoś pomijać? Chyba to wszystko samo powinno zaciągnąć te nastawy. 1,6 V. Widzimy, że tam nam będzie potrzebne. No dobra, zobaczmy, czy on to przyjmie. Zasejwujemy. Odpali. Zadziała. No i co najważniejsze, czy będą jakiekolwiek różnice w wydajności. Także czekam ewentualnie tam w komentarzach na wasze podpowiedzi, które z opcji tutaj warto przestawić. Ja sobie gdzieś tam będę je na boku trzymał i sam będę dozował częstotliwość tych zmian, bo wiem, że większość z was to by chciała, żeby od razu wszystko rzucić, wszystko przestawić na raz i od razu go na głęboką wodę puścić, zobaczyć maksa, czy tam co tam da się wyciągnąć. Ja bym wolał to troszeczkę tak, powiedzmy, że show musi trwać przynajmniej może kilka odcinków, żeby się tym pobawić, i takie mniejsze kroczki będziemy raczej robić, a raczej takie różne rzeczy dziwne sprawdzać, typu właśnie wyłączanie rdzeni, może pobawienie się tą koligacją tutaj z poziomu Windowsa, zobaczymy. Tego typu rzeczy, powyłączanie różnych sprzętów na płycie, jak wpłynie, chciałbym takie rzeczy przetestować tutaj, tak? Także na każdy element z takiego czegoś możemy sobie taką jedną próbę gdzieś przeznaczyć i tych prób możemy kilka wykonywać. Dobra, CPU-Z. Zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek się zmieniło, bo nawet nie wiem, czy on to przyjął, czy to nie przyjął. Może trzeba to jakoś inaczej tam wyklikać. Ja to się nie poruszam w takich sprzętach, to... No, przyjął, z tego co widzę. Mieliśmy 633, mamy 800. Czyli pamięć pracuje tak jak potrzeba już, z tą prędkością jak powinna pracować. Zatem możemy sobie, oczywiście GPU-Z będzie nam potrzebny jeszcze, żeby szczytać, jak zmieniła się teraz przepustowość. A zmieniła się, widzimy, 25,6 GB na sekundę. 4,6 to było i 9,2 też było, czyli tak jak mówiłem, tutaj się nic nie zmieni. Natomiast przepustowość pamięci idzie za przepustowością pamięci systemowej, więc musiało się zmienić. Klikłem w to, klikłem. Dobra, tutaj zostaje. Tutaj mamy teraz 25,6. 25,6. Kropeczkę przez kropeczkę tam pisałem, tak? No to będziemy stosować to samo. Gigabajta na sekundę. Dobra, i tu już mam wpisane, że mamy taktowanie 1600. Ok. Zapiszmy to, zamknijmy. No i zobaczymy, czy teraz i o ile podskoczy, bo raczej powinien podskoczyć ten wynik w 3D Marku. Zatem myślę, że już możemy odpalać. I to by było na dzisiaj chyba wszystko, co zaplanowałem. Zrobimy sobie krótką przerwę na drugi odcinek gdzieś tam, który wyjdzie na pewno w niedalekim czasie. Zobaczę, co mi tam napiszecie, co warto przestawić, jak. Ja to sobie pogrupuję i będę dozował. Musimy tych rzeczy kilka tam na pewno posprawdzać. Zatem trzeba to sobie zakolejkować odpowiednio. Jedziemy. Thank you.
No i wynik już jest. Druga próba za nami. Delikatnie poszło do góry. Mamy aktualnie 25 603, także mega wzrostów tu jak widać nie osiągamy. 25 603. Także patrząc w skali tego, ile potrzebujemy jeszcze, to można powiedzieć, że mamy mało. Mamy 1/4, dopiero przekroczyliśmy. Czy dużo potrzebujemy? Oj, dużo potrzebujemy jeszcze. Jeszcze brakuje nam 75 tysięcy punktów. Czy jesteśmy w stanie to zrobić, uzyskać tyle? Tego do końca nie wiem, ale na pewno jesteśmy w stanie jeszcze ten wynik wyśrubować o wiele bardziej niż jest teraz. Bo to co teraz, to tak naprawdę karty klasy AGP powinny spokojnie kręcić takie wyniki z tych lepszych. A tutaj mamy naprawdę już taką nowszą platformę niż ja przeważnie używam w piwnicy, więc dla mnie to już jest naprawdę, to już nie jest żadne retro, tylko po prostu teraz mamy taką zabawę, taki challenge. No i musimy spróbować do tych 100 tysięcy jakoś tutaj dobić. Zobaczymy, co najwięcej da, które elementy, co tam nawypisujecie. Także ja bym tutaj chciał na pewno sprawdzić, ile teraz by było po zamontowaniu karty Radeon HD 5850. Później w następnej kolejności można by spróbować coś powyłączać. Może nawet zacząć od wyłączenia rdzeni, zobaczyć kolejno. Mamy teraz 4 aktywne, sprawdźmy, ile by było na 3, sprawdźmy, ile by było na 2, nawet na 1, co by się stało, jakbyśmy tak zostawili. Jak te wyniki będą, czy one będą spadać w pewnym momencie, czy będą rosnąć zawsze, nie wiem, to może być ciekawe, taka ocena, jak to będzie wpływ miał, jaki będzie miało to wpływ właśnie na ten stary 3D Mark. Także na pewno odradzam tego typu rzeczy na platformach, gdzie używacie po prostu nowszego systemu i gracie też w nowsze gry, bo tam to się nie sprawdzi, nawet na tych nowszych 3D markach, one raczej już potrzebują wielowątkowości, wiele tych rdzeni obsługują na pewno, więc takie zabawy jak my tu będziemy robić, to kompletnie nie będą miały sensu, gdy będziemy przycinać jakby ilość dostępnych wątków na procesorze czy rdzeni. Ale w tym starym 3D Marku myślę, że warto to sprawdzić, bo to naprawdę może w pewnym momencie nam, jeżeli nie przynieść wzrostu wydajności samej, to chociażby umożliwić lepsze OC, a to już też będzie na plus wtedy. Zatem takie niektóre rzeczy myślę, że będzie można troszeczkę ugrać na przestawieniu. Teoretycznie trochę to kontrowersyjne, bo coś się wyłącza. Coś, co teoretycznie powinno dawać wydajność, my to spróbujemy wyłączyć i zobaczymy, co się zadzieje. Dobra, także aktualnie kończymy ten odcinek na 25 tysiącach punktów. Mamy już takie porządne 25 603 punkty. Zatem droga do tych 100 tysięcy nam się delikatnie skurczyła, ale to jeszcze dużo wciąż brakuje. Zatem zamykamy. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mimo że trochę zachrypnięty, to jednak zabawa przednia. Lubię takie kombinacje, takie testy. Także na pewno jeszcze przed nami trochę sprawdzania będzie i testowania i uzupełniania tego Excela. Bo koparka do 3D Marka musi działać i musi kopać. Zatem do następnego. Hej!